Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie w grze Azuras Wrath. Rozpoczynamy jej odcinek 15,5. Jest to odcinek specjalny i jest on z dodatku DLC, płatnego oczywiście. Where are you going, leaving Asura alive? Stand aside. My business is with Deus. To oczywiście Olga i Yasha. Whatever for? You need but obey Lord Deus's orders. We are all pawns in Lord Deus's game. There is no need for any of us to think. There would be no need if none of us thought anything. I have found a new solution. One that does not require bloodshed. I see. So that is what you have been scheming. In that case, you are Lord Deus's enemy. Yasha is hereby guilty of treason. Purify him! Kurde, bardzo szkoda, że zdecydowali się na użycie innych aktorów dubbingowych. Na innych voice aktorów. Dla tych postaci, które są pokazane w tym odcinku. Dobra, ja widzę, że znowu odcinek będzie opierał się na dosyć trudnych w porównaniu do poprzednich eventach, bo one są bardzo szybkie, a na przykład te eventy z gałkami są wyjątkowo trudne, wierzcie mi. Ja macham tymi gałkami zwykle na lewo i prawo, zamiast autentycznie kręcić nimi w kółko, tak jak mi to sugerują. Za wcześnie. Dobra. This new solution could be the right path to the salvation of Gaia. Lord Deus's cause is absolute. Those who question the cause will not be forgiven. It's all right, Olga. Let him. No, i pojawił się Deus. Deus właściwie. But he. Do as I say. As you wish. Już raz dostała po mordzie za sprzeciwianie się, właściwie za niewykonywanie rozkazów natychmiastowo. Jak widzicie, animacja znowu jest bardzo oszczędna, jeśli chodzi o klatki tej animacji. Wygląda to bardzo skokowo i troszeczkę niszczy efekt, który mógłby być dużo lepszy. Ale Deusa w porze zrobi, powiem wam. Wygląda jak miał... Nie powiem co narysowane na czole. A Yasha maluje oczy i ma błyszczyk do ust. Aha, jest moja muza. As such, we and the Goma have been destined to fight each other for all eternity. But you refuse to accept that fate. It was your ambition to break the never-ending cycle of war and return Gaia to our hands. No Yasha po prostu myśli. Haha, cała reszta zachowuje się jak typowe ugrupowanie religijne. Ładna animacja, to mógłby być świetny opening do prawdziwego anime. Yes, I would not have it. I took a stand against our fate. That is the duty of a god. For that cause, we have taken as many human souls as we have Goma, and attained a great power by staining our hands in blood. Purpose without power is meaningless. We must succeed, no matter what the sacrifice. We must obtain power. No ale mogą pozyskać ją w inny sposób, efektywniejszy niż ten, który stosują w tym momencie i któremu Yasha się sprzeciwia. The sole reason the seven deities exist. The reason I have endured the billions of cries and screams for 12,000 years. But now, Asura has shown an even greater power. There must have been a way to avoid slaughtering so many innocent humans. Another way. Did you think that I had not considered that? No, na to wygląda. Did you think that I had not considered other possibilities?
dziwnie wygląda z tymi swoimi chudymi nóżkami. Words without power are completely worthless. If you think you can save the world with your own fists, then show me this new power of yours. Gladly. No, przyjął wyzwanie. Zresztą to nie powinno być dla was zaskoczeniem, bo jeśli pamiętacie zakończenie ostatniego odcinka, to było wyjaśnione, że w kolejnym, czyli w 16, takim prawdziwym, Azura razem z Yashą będą walczyć właśnie z Deusem. Dobra, ciśniemy. O kurde, to będzie rzeź. Już czuję w tym momencie, że to będzie rzeź. Wybaczcie, przez chwilę nic nie będę mówił, chcę się skupić na tych quick time eventach. Zresztą dla was podejrzewam, to również będzie chyba lepsze, jeśli ja się uspokoję i uciszę. Szkoda, że się nie mogę w pełni skupić na tej animacji. Jeszcze troszkę nam brakuje, jeszcze 1/3 walki, będziemy mogli użyć bursta. Nunchaku ma! Z tej strony go jeszcze nie znaliśmy. Kwadrat, tego jeszcze nie było. Ładnie się klepią. Byleby nie było kręcenia drążkiem, bo to jest najgorsze. Powinniśmy mieć już naładowaną na naszym świecie, dziwię się, dlaczego nie pozwalają nam jej użyć. No właśnie. Uff. R2, R2, no pozwólcie mi, w końcu! Jak oni mnie chcą zamęczyć tym trapiszami? Masakra! Hit me. Bardzo chętnie. What? Let us see this power of yours. No mamy pasek naładowany, nie wiem na co czekamy. Ma swój okrąg, w końcu, o to chodziło. This
Serio? No co to ma być? Is that all? Ale brutal! I will show you. Chyba, że przyjdzie Azura. Ach, no właśnie. Kurczę, myślałem, że jeszcze pokażą wejście Azury w tym odcinku. Trudno, nie wyszło. Dobra, słuchajcie, to są te same napisy końcowe, jakie zwykle ogląda się, kiedy kończy się tą grę. Bo tą grę może oczywiście kończyć wiele razy i wtedy, jak to w filmie, pokazuje się napisy końcowe. Czy da się je przeskoczyć? Bo mimo wszystko ja bym to chętnie zrobił. Chyba niestety się nie da. Przykro mi. W takim razie ja tutaj zrobię małe cięcie i widzimy się na ekranie zakończenia tego levelu. No okej, jestem już z wami i zobaczmy, jak poszło mi w tej misji. Eska za punkty, Jeska za synchro i Jeska na koniec i... myślałem. Liczyłem na to, że już w tym momencie odblokuje nam się ten ukryty rozdział na sam koniec. Zobaczymy, czy Next przeniesie nas do jakiegoś podsumowania rozdziału, czy może po prostu do ekranu wyboru misji. A podejrzewam, że właśnie... O, jest! No to zaskoczenie. Bo zdaje mi się, że w poprzednim odcinku nie było. A może było. To pewnie jest ten... A tak, August, tak myślałem. Wygląda jak on. A początki Deusa. August był świetny, przyznajcie chyba sami. Więc panowie walczyli o to. August walczył z Deusem o to, żeby August wstąpił do generałów. No i pewnie poległ, co? Dobra, jednak nikt nie wygrał, nikt nie dostał takich wpierdzi, żeby mu się odechciało. Po prostu panowie zgodzili się na ofertę, oczywiście rzuconą przez Deusa. Sympatyczne. No i dobra, słuchajcie, w takim razie przynajmniej zobaczycie, jak wygląda ekran główny gry. Tak wygląda menus. Dobra, na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzisiaj w momencie, kiedy nagrywam, jest czwartek wieczór, materiał publikuję w piątek i niestety następny odcinek dopiero w poniedziałek. Będzie troszkę dłuższa przerwa z uwagi na mój wyjazd na Pyrkon, także słyszymy się w Azurze w poniedziałek, przez sobotę i niedzielę w Dead Space 3. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!